No, objawy są takie, które określiłem, one są, one przeszkadzają, ale jeszcze nie na tyle, żeby no, na przykład mi utrudniały życie. I wyglądam na chorego. No, są ludzie, jak ja patrzę, znaczy z widocznymi jakby jakimiś oznakami choroby, no to coś takiego widać. U mnie tego nie widać. Generalnie no to wiadomo, no, najważniejsza osoba, żona. Dopinguje mi do tego, żeby na przykład chodzić na basen, no bo pływanie jest jakby, no najbardziej rozwija tutaj całe ciało. To jest ten element, który powoduje, że no dotleniam te swoje płuca. No i staram się, może nie stosować jakichś specjalnych diet, ale no żeby no jednak tam miesięcznie trochę tracić na wadze. No nie, no jest wyjście na pewno kino, na pewno teatr, na pewno wyjście do kawiarni. No takie rzeczy robimy, no. Staramy się przynajmniej raz do roku wyjechać w podróż zagraniczną. Zaczęliśmy od Europy, w tej chwili już wyjeżdżamy troszeczkę dalej, czyli Afryka, Afryka Środkowa, może jeszcze nie byliśmy w południowej, no północna to, no to można powiedzieć prawie wszystkie kraje. No po prostu muszę uważać na siebie, biorąc leki, no to znaczy biorąc leki, które są jednak no, czułe na światło, czyli generalnie no, w tej chwili muszę się kryć przed słońcem. Jest stabilizacja. No mam nadzieję, że powodują to te leki. No. I to znaczy stabilizacja taka, że nie ma takiego jakby drastycznego pogorszenia, czyli nie jest to równia pochyła, oby tak dalej.